Siemanko, witamy Was w kolejnym odcinku Na kanapie z dzikiem. Karol Małecki. I Rafał Tosiemski oczywiście. Dzisiaj chcemy poruszyć temat redukcji. Jak wiemy, zima już za nami, chociaż za oknem czasami nie widać. Okres budowania masy mięśniowej zakończony. Wszyscy przygotowują się do sezonu wiosennego, letniego. Także mówimy redukcję. Karol, jak to u Ciebie jest z redukcją? Tuż po okresie budowania masy mięśniowej, powiedz. No wtedy wiadomo, trzeba wyczyścić całą dietę, skupić się na priorytetach, wyznaczyć sobie jakieś tam zawody, które są wcześniej na pewno bardzo mocno sprecyzowane. Ale pamiętajcie, niedługo majówka i do majówki macie czas. Niektórzy nie zdążą, a wtedy będę sprawdzał wszystkie formy. Całą formę, jak została przepracowana masa, redukcja i wszystko będzie jasne. Także zakasamy rękawy, nie obijamy się i zaczynamy redukcję. No w pierwszym etapie myślę, że tak jak Karol powiedziałeś, czyścimy tak zwaną miskę, czyli jak najbardziej. Wyrzucamy wszystkie zbędne tłuszcze, jeżeli chodzi o jedzenie, tak? Fast foody, słodycze. Tak jest. Prowadzimy dziennik treningowy, dziennik dietetyczny, wchodzimy na określoną ilość kalorii. No i co? Na początku mi się wydaje, jeżeli już jest te makro ustalone, zaczynamy od cardio z 5 razy w tygodniu i na razie regulujemy tą utratę tkanki tłuszczowej poprzez cardio na początku, tak? Oczywiście, możemy regulować i cardio, i deficytem kalorii, ale na pewno nie od razu rzucamy wszystkie elementy. No tak. To bez sensu, za duży bodziec. Coś dodajemy, za każdym razem na pewno w skali tygodnia coś na pewno się ruszy. Tak, tak, warto tutaj, to bardzo dobrze Karol powiedziałeś, ja też właśnie tak robię, że na początku schodzę pierw, znaczy przepraszam, nie schodzę, tylko dodaję pierw cardio, co tydzień troszeczkę więcej, po jakichś 10 minut. I czysta dieta na pewno. I czysta dieta. Tak. Później w pewnym momencie zaczynam dorzucać nie jedną, ale dwie sesje cardio. Dokładnie. I dopiero na samym końcu schodzę troszeczkę z jedzenia, z kaloryczności. Dokładnie. Z tego względu, że tak jak mówisz, nie wolno łączyć od razu wszystkich elementów. Z tego względu, że no, ta zdobyta, ciężko zdobyta masa mięśniowa, tak powiem, może być palona poprzez zbyt mocny bodziec od razu do spalania tkanki tłuszczowej. Dokładnie. Pamiętajcie, żeby nie wrzucać wszystkich bodźców na raz, czyli mniejsza kaloryczność, aerobę od razu 6 razy czy 7 razy w tygodniu, to totalna bzdura, tak? Tak, na spokojnie. To spokojnie, delikatnie. W skali tygodnia, jeżeli ten kilogram leci w dół, to jest bardzo zdrowo, tak normalnie. Tak, pamiętajcie, że kilogram w dół tygodniowo to nie jest kilogram tkanki tłuszczowej. Tam tej tkanki tłuszczowej zejdzie około 100-200 gram, maksymalnie 300, reszta to jest woda. Ze względu na to, że jest coraz mniej węglowodanów w organizmie, automatycznie jest coraz mniej wody i ta waga w ten sposób schodzi, prawda? Zobaczcie, co się dzieje, jeżeli jesteście po masie i pierwsze wprowadzenie deficytu kalorii powoduje taki gwałtowny spadek wagi i to jest tylko i wyłącznie skumulowana woda w naszym organizmie. A dopiero później możemy mówić o takim efektywnym redukowaniu tkanki tłuszczowej. Ja myślę, że tak około 300 gram, 200-300 gram tygodniowo, jak waga schodzi, to jest wtedy ok, wiemy, że nie palimy mięśni, a schodzi nam regularnie tkanka tłuszczowa. No i wiadomo, później już, w momencie, gdy już tej tkanki tłuszczowej jest bardzo mało, dorzucamy dwie sesje treningowe, jeżeli chodzi o cardio. Dokładnie. Tak? Jeżeli chodzi o jedzenie, obniżamy kaloryczność, tak? Możemy już wtedy połączyć te dwa czynniki, żeby wywołać jak największy bodziec do spalenia już tej końcóweczki tłuszczu, którą, nie ukrywajmy, organizm trzyma i nie chce oddać, prawda? Na samym końcu, jeżeli nie idzie zgodnie z planem wszystko, możemy dodać dwie sesje cardio w ciągu dnia, czyli na przykład rano, a druga po treningu lub wieczorem. Ja znam takich kulturystów, którzy robią dwie, nawet trzy sesje cardio. Naprawdę? Kto tak robił? A nasz kolega z teamu, największy poznański dzik, Seba Schmidt. Pozdrawiamy Cię, Sebek. Seba. A widzieliśmy jego formę na Grodzisku teraz. Gratulujemy zwycięstwa. Oczywiście. Także forma była naprawdę światowej klasy, nie? No Seba rozpoczął właśnie teraz sezon wiosenny, dwie wygrane, Open, więc świetnie szykuje się do Mistrzostw Polski. Liczymy tu na dużo i zobaczymy, co się będzie działo na Mistrzostwach Europy, ale w każdym razie forma jest przygotowana bardzo dobra, tak, ona się cały czas poprawia, więc fajnie. Aż miło było popatrzeć naprawdę na tą formę. Pięknie, pięknie to wyglądało. Gratulujemy Seba formy i liczymy na sukcesy na Mistrzostwach Europy. Jeżeli chodzi o redukcję, już tak samą końcóweczkę, no to już mi się wydaje, że trzeba zdać się tutaj na trenera, bo te ostatni tam tydzień, dwa, to już, że tak powiem, dostosowywać trzeba poszczególne czynniki do danego organizmu, także już tutaj przyda się trener, który trzeźwo, że tak powiem, niezmęczonym naszym ogniem spojrzy na nas, tylko z zewnątrz spojrzy, jak to wygląda. I wtedy ewentualnie będzie dodawał jakieś dodatkowe bodźce, typu jakaś rotacja
treningi FBW i tak dalej, i tak dalej. Tak jak Rafa powiedział, że trener zawsze spojrzy obiektywnie. My możemy czegoś nie widzieć, ale czasami możemy też czegoś nie chcieć widzieć. Dodajemy też oczywiście jakiś rodzaj suplementacji, czyli na przykład aminokwasy okołotreningowe, jakiś spalacz tłuszczu. Jeżeli mamy za mało białka w diecie z posiłków, możemy gdzieś tam dodać z proszku. A tutaj Rafa wspomniał też o rotacji węglowodanowej. Rotacja sprawdza się zawsze u każdego. Musicie pamiętać, że tuż po okresie budowania masy mięśniowej warto jest przed redukcją wejść jeszcze na tak zwane utwardzanie, czyli mięśnie, które udało Wam się rozbudować, troszeczkę utwardzić, żeby one w dalszym okresie, czyli w okresie redukcyjnym, jak najmniej zostawały zużyte przez organizm przy redukowaniu ilości, że tak powiem, kalorii w diecie, tak? Pamiętajcie też o tej rotacji, której wspomnieliśmy wcześniej, że na samym początku każda rotacja będzie zdawała egzamin, czyli wysokie dni węglowodanów, średnie, niskie. Kiedy to już nie będzie zdawało egzaminu, możemy wprowadzić na przykład dwa dni niskie, jeden wysoki i tak na zmianę. Tak, możemy też robić to ciągle, tak niezależnie jak wypada trening, ale też możemy dawać większe kalorie w dni ciężkie, na przykład nogi, plecy, średnie załóżmy barki, klata, ręce, a na przykład bardzo niskie w te dni wolne. Tak, i to wtedy będzie miało na pewno sens. Rotacja to bardzo fajna sprawa dla organizmu. To jest takie zaskoczenie dla organizmu, gdy nagle w który dzień nie dostaje w ogóle węglowodanów, a ilość treningów siłowych i aerobowych jest na tym samym poziomie. Także organizm musi sięgnąć po ten zalegający tłuszcz, który gdzieś tam jeszcze został. A zależy nam na tym, żeby go stracić, żeby uzyskać szczytową formę. Oczywiście. Tak? Jeżeli nie próbowaliście jeszcze rotacji węglowodanowej, polecam ją. I po takim dniu, kiedy mamy niskie węglowodany, zawsze mamy doładowanie. To jest doładowanie nie na słodyczach, to nie jest na fast foodach, tylko na zdrowych węglowodanach, czyli zwiększa ilość ryżu, kaszy czy makaronu, ale powoduje to nasycenie glikogenem, lepszy trening, nie czujemy zmęczenia. I powiedzmy jeszcze, Karol, o bardzo jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli chcemy uzyskać taką naprawdę szczytową formę, mówimy tutaj o formie zawodników na scenie, przez te jakieś 10-12 tygodni nie możemy sobie pozwolić na tak zwane cheat meale, tak? Ja tego nie stosuję, Karol też nie bardzo, nie. Tak? I ta forma jest zawsze taka, jak powinna być. Ja wychodzę z założenia takiego, że w momencie, gdy organizm jest, że tak powiem, bardzo mocno spragniony tego tłuszczu i po jakichś tam 6 tygodniach redukcji któryś z zawodników już nie może wytrzymać i pozwala sobie na takiego cheata, który ma rzeczywiście niby przyspieszyć tą przemianę materii, automatycznie ten tłuszcz, który dostarczymy do organizmu, organizm go tak szybko chwyta, wkłada w siebie i nie chce puścić. Później jest ciężko dojść już do tej szczytowej formy stuprocentowej. Nie? Często pod sam koniec redukcji, przed samymi zawodami gdzieś tam słychać, jak ktoś mówi, a tego batona to sobie wliczę w makro, to tam mogę wyjść. Dzisiaj mamy wysokie węglowodany i na pewno nic się nie stanie. Właśnie nie, stanie się i na końcu na zawodach widać, że tej formy nie ma. Nie ma podwyciętych pośladków, nie ma tej formy separacji. Tak. I wychodzicie, jesteście zniesmaczeni, że w ogóle, że przegraliście i że powinniście być wyżej. Nie, nie powinniście być wyżej, bo sędziowie widzieli, gdzie ta forma była, a gdzie jej nie było. Tak, dlatego zawsze minimalnie jeszcze więcej jest tej tkanki tłuszczowej, czy też wody podciągniętej poprzez te brudne, że tak powiem, węglowodany cheatowe, tak. Prawda? My z Rafałem pod sam koniec redukcji do naszego limitu, do naszej wagi brakuje jeszcze kilka kilogramów, więc tam naprawdę pod sam koniec to musimy się i przegłodzić, i mocno odwodnić i naprawdę przechodzimy przez bardzo duże piekło. Ale wtedy wiadomo, że ta forma jest. Tak, tak. Na ogół jest tak, że w momencie, gdy już jest ta stuprocentowa forma, można by było sobie zrobić taką nagrodę i pozwolić na takiego cheat meala. No ja akurat mam to u siebie tak zrobione, że patrzę w lustro i jest mi po prostu szkoda coś zjeść, że tak powiem, śmieciowego, bo się boję o tą formę po prostu, także nie robimy tych cheatów, Wam też radzimy, żebyście tego nie robili, bo to na pewno Wam nie pomoże. Wytrzymujemy twardo do końca redukcję, żadnych cheatów i wychodzimy na scenę ze stuprocentową formą. Zawsze na masie mówię, zjedz sobie tego cheata po to, żeby później na redukcji nie podjadać. A ja to mam silną wolę, nie będę podjadał. I po miesiącu redukcji, ale bez żadnym cheata. Wiem, miałeś jeść na masie. I teraz to już nie wolno, tak? Pamiętajcie, że masa jest po to, żeby zjeść, żeby się nasycić, a na redukcji robimy formę. Interesuje nas tylko forma szczytowa, na sam koniec redukcji liczy się efekt końcowy. Bo masa rządzi się swoimi prawami, a redukcja swoimi. Także nie robimy cheatów na redukcji. Pamiętajcie, robimy że scena zweryfikuje. No i tym moim akcentem musimy się z Wami pożegnać. I pamiętajcie o subskrypcji kanału. I dzwoneczka. I lajkowaniu.